Już teraz, na żywo. Dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Naszym gościem jest Maciej Bartków, lider Prawa i Sprawiedliwości w Bytomiu, bytomski radny. Dzień dobry, po raz drugi, witamy Państwa. Wstydzicie się słowa koalicja w Bytomiu, kiedy określacie to, co zawiązało się w Radzie Miejskiej, z tego powodu, że jak usłyszą o popisie w partii na przykład, to ten pomysł storpedują? No, my się nie wstydzimy tego słowa, my po prostu go nie używamy, ponieważ takiego stanu faktycznego nie ma. Używanie słowa koalicja byłoby kłamstwem. Tutaj dobrą nazwą jest w pewnym sensie porozumienie techniczne, bądź też stabilna większość, którą budowaliśmy Unia już w poprzedniej Bytomia. Kadencji. No, Unia to jest takie słowo, które nie do końca mi pasuje, a FJN tym bardziej. A były takie naciski w PiS, żeby nawet ten techniczny sojusz, czy jakkolwiek go nazwiemy, jakby do powstania czegoś takiego nie dopuścić? Nie, u nas takich nacisków nie było. Prawo i Sprawiedliwość jest partią demokratyczną. My stawiamy przede wszystkim na rozwój miasta, na dobro mieszkańców, więc wszystkie sytuacje traktowane są jednostkowo. Na nas nikt nie naciskał, nikt nie krytykował, nikt nie dzwonił. Platformie trochę chrząkali z niezadowolenia, z tego co słyszałem. Był ktoś nawet rzucił pomysł, że no, z partii mogą za coś takiego wyrzucać. No, myślę, że to byłby dobry pomysł, żeby z Platformy Obywatelskiej odejść, do czego zachęcałbym oczywiście kolegów. No tak, no tylko że problem jest, że jest ich tylko dwóch członków partii w klubie Koalicji Obywatelskiej. Ziarnko do ziarnka. No, panie przewodniczący, pan tu, zaczynamy wchodzić na grząski grunt, chociażby mając w pamięci to, co w sejmiku. A gdyby tak z Nowogrodzkiej zadzwonili i powiedzieli, no tylko żadnych mi tu układów z Wołoszem, to co wtedy? No myślę, że z Nowogrodzkiej nikt nie zadzwoni, natomiast gdyby zadzwoniono, trzeba by było się po prostu zastanawiać. Natomiast tak jak powiedziałem, Prawo i Sprawiedliwość jest partią otwartą, partią demokratyczną, wbrew temu, co mówi się w mediach. U nas nie ma dogmatycznego, sztywnego podejścia do jakichś spraw, które nie zostałyby przeanalizowane. Bytom jest miastem, który kolokwialnie mówiąc leży i kwiczy. No Bytom trzeba po prostu wepchać, czy wsadzić na dobre tory, te tory, którymi niestety no, nie miał szczęścia podążać od roku 89, albowiem my oceniamy negatywnie wszystkich prezydentów, którzy rządzili do tej pory. Każdy z nich miał szansę, jeżeli sięgniemy wstecz, nawet patrząc na ten problem odpadów, z którymi mamy do czynienia. Gdybyśmy mieli mądrego prezydenta 10 lat powiedzmy temu, stworzyłby spółkę, która hałdy sprzedawałaby w Bytomiu. Z tych kruszyw my dzisiaj mielibyśmy pieniędzy tyle, że nie mielibyśmy po prostu na co wydawać. Jeżeli stworzylibyśmy na naszym wysypisku, zamiast go wydzierżawiać RIPOK, stworzylibyśmy tam sortownię odpadów, to jest kolejne źródło finansowania. Bytom mógł być po prostu jednym z najbogatszych miast, a jest dzisiaj jednym z miast najbiedniejszych, jeśli nie najbiedniejszych. Wróćmy jeszcze do tego krajobrazu politycznego i tak pan mógł zdiagnozować, jak to jest możliwe właśnie, że te dwie nienawidzące się partie w skali ogólnopolskiej w Bytomiu, przyznajmy też, że nie od wyborów, ze sobą jakoś tam utrzymują poprawne relacje. No tutaj sytuacja jest prosta. Tak naprawdę po drugiej stronie mamy koalicję obywatelską złożoną z niewielkiej ilości osób noszących legitymacje partyjne, bo tam jest bodajże dwóch członków Platformy. No ale z jakichś powodów startowali też z listy no koalicji. No tak, być może nie było miejsca dla nich na innych listach. Prawo i Sprawiedliwość. Być może no, w Prawo i Sprawiedliwość miało w tych wyborach problem. Mieliśmy ludzi naprawdę bardzo dużo i co jeden to lepszy. No niestety ordynacja nowa nałożyła na nas, że nie mogło startować 10, ale tylko 7 kandydatów, ale myślę, że stworzyliśmy tak czy siak najlepszą listę, najlepsze listy, najlepszych kandydatów na radnych. No ale wybory już za nami, więc teraz trzeba było po prostu dostosować się do nowej rzeczywistości. Dlaczego wy się nienawidzicie między sobą? Ach, my się wcale nie nienawidzimy. Nam nie nienawidzimy. Pojęcie nienawiści jest obce. No. Czasami nie, dlaczego się nie nienawidzicie? To jeżeli aha, może... dlaczego się nie nienawidzimy? Bo my nikogo nie nienawidzimy. No. Aha. Sytuacja w sejmiku was od siebie nie oddala? No myślę, że nie. No uważam, że sytuacja w sejmiku jest bardzo dobra. Dla waszego kryptokoalicjanta już nie za bardzo. No, ale to już jest nie nasz problem na szczęście. A podobają się panu nowe władze województwa?
Powiem, że tak. Na chwilę obecną nie mamy ich za co rozliczać i za co oceniać, bo jeszcze niczego nie zrobiły. Natomiast bardzo cieszę się z tego, że w końcu nasze miasto zostało docenione i znalazła się pani Izabela Domagała jako wicemarszałek, członek zarządu województwa we władzach tego województwa. Myślę, że dzięki temu ta współpraca przede wszystkim przy rewitalizacji naszego miasta ruszy w końcu do przodu i będziemy mogli tą synergię Urzędu Miejskiego i Urzędu Marszałkowskiego w końcu nareszcie wykorzystać właściwie. Ta rewitalizacja w Bytomiu i to również przez państwa, przez polityków, samorządowców Prawa i Sprawiedliwości nie była oceniana zbyt dobrze. Jak to ma się do oceny też dokonań pani nowej wicemarszałek? No nie była oceniana zbyt dobrze, ponieważ największą przeszkodą w rewitalizacji był prezydent Damian Bartyla. To oczywiście musimy pamiętać, winny za wszystko. Oczywiście, że tak. No, prezydent odpowiada za wszystko. Nie rozliczamy poszczególnych naczelników, pracowników wydziałów czy Urzędu Miejskiego, ale prezydenta głowę. Dlaczego prezydent był No prezydent po prostu nie wykorzystał. Za nieudaną rewitalizację. Prezydent po prostu nie wykorzystał tej szansy. Nie opracowano całościowego problemu. Nie słuchał głosu radnych opozycji, którzy wskazywali przecież przez wiele miesięcy problemy, które faktycznie istniały i proponowali rozwiązania. Natomiast tam nie było chęci rozwiązań tych problemów. Była chęć raczej czegoś innego, powsadzania do tych projektów spółek miejskich, które jak Bari czy Bytomsko-Radziąkowska Spółdzielnia Socjalna, które z powodów oczywistych, przede wszystkim finansowych, nie miały szans podołać temu przedsięwzięciu i dlatego to no, wyszło jak wyszło, ale mam nadzieję, że teraz to się zmieni. Mam jeszcze 2 lata i myślę, że wykorzystamy tą synergię, jaka zaszła w tej chwili dzięki zmianom w sejmiku i ruszy to w końcu do przodu. Czy dzięki temu pan, jeżeli dobrze zrozumiałem, ma nadzieję, że marszałek spojrzy przychylnym okiem na to biedne miasto Bytom? No oczywiście nie wyobrażam sobie, aby było inaczej. Tak samo jak nie wyobrażam sobie, aby dalej była utrzymywana ta polityka, jaką prowadziła Platforma Obywatelska w kontekście odpadów. No właśnie, kiedy bo parę spraw macie do załatwienia z nowym marszałkiem. No, kiedy byle przedsiębiorca, w cudzysłowie oczywiście, no bo to nie są żadni przedsiębiorcy, przychodził do marszałka z wnioskiem czy z decyzją wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów, a tam bez żadnej kontroli, czy nawet wręcz z przychylnością wydawano te decyzje hurtowo i jak leci. Mam nadzieję, czy jestem przekonany, że to się zmieni w tej sprawie. Na pewno Waldemar Gawron, nasz zastępca prezydenta Bytomia, będzie spotykał się z marszałkiem odpowiedzialnym za politykę odpadową i myślę, że sobie te szczegóły dopracowują. No dla was to jest właściwie sztandar, tak? Z tym sztandarem rozwiązanie problemu odpadów, nielegalnych odpadów w Bytomiu. Z tym postulatem szliście do wyborów jako najważniejszym właściwie problemem do rozwiązania. Czy Waldemar Gawron, jeszcze raz zapytam, to jest osoba odpowiednia do tego, żeby poradzić sobie, nie wiem, pokonać zjawisko, które sami nazywacie też mafią śmieciową? Tak, oczywiście. Myślę, że to jest osoba... Zresztą Waldemar Gawron był przymierzany do tej funkcji już na długo przed wyborami. No, miał być jednym z zastępców prezydenta miasta Bytomia, jeżeli zostałby nim Mariusz Janas. Mariusz Janas nie został, no został, ale udało się sprawić, żeby Waldemar Gawron był tą osobą. Jest to osoba, tak jak powiedziałem, na wskroś uczciwa, nie mająca żadnych powiązań, no a przede wszystkim przez ostatnie lata w Straży Miejskiej zajmująca się monitorowaniem tego procederu. Zresztą Straż Miejska w naszej ocenie... No, najlepiej mu chyba to wychodziło. Myślę, że właśnie wychodziło bardzo dobrze, tylko że problemem były finanse. Straż Miejska była, czy jest do tej pory, ale jestem przekonany, że także i to się zmieni, była przede wszystkim niedofinansowana. Jeżeli na kilka radiowozów, które posiadały, tylko jeden czy dwa mogły jeździć, bo były pieniądze na paliwo. Jeżeli pracownicy merytoryczni, którzy zajmowali się w Straży Miejskiej stricte i wyłącznie walką z odpadami, ze swoje własne pieniądze musieli kupować sobie gumiaki, jakieś kombinezony, lornetki i tak dalej, siedzieli po godzinach, po krzakach, bo to trzeba, bo tym mało kto wie, no ale tak dokładnie było, jeżeli chodzi o Fazaniec. Na przykład to te ciężarówki, które tam zostały zatrzymane wyłącznie dzięki pracownikom Straży Miejskiej, którzy 24 godziny dyżurowali, pilnowali tego miejsca na własną rękę i za własne pieniądze. Co w trakcie tych prawie pierwszych dwóch tygodni udało się w sprawie śmieci w Bytomiu zrobić? Wiem, że odbyło się kilka spotkań. Naczelnik Wydziału Inżynierii Środowiska odbył kilka spotkań z prezydentem Gawronem. Prezydent zażądał wszystkich dokumentów. Powołuje w tej chwili specjalną taką ekipę, która ma zamiar zająć się tym problemem. Myślę, że efekty tego będą widoczne już wkrótce. Zapowiadaliście dodatkowe patrole, zmiany... Tygodnia, bo no, Waldemar Gawron jest od tygodnia równo. Zmiany w organizacji ruchu drogowego dla ciężarówek ze śmieciami, tak między innymi.
Co tak, no to zmiany organizacji ruchu zapowiadał prezydent Wołosz w swoim programie wyborczym. Myśmy szli o wiele dalej. Mam nadzieję, że prezydent tutaj da nam wolną rękę, żebyśmy mogli te nasze pomysły nieszablonowe i niemalalne... Gdyby pan mógł przytoczyć jeszcze mieszkańcom, by to miał dać jakąś nadzieję na ten nieszablonowe rozwiązanie tego problemu? Chętnie bym przytoczył, ale jednocześnie w ten sposób ostrzegłbym tych, którzy taką politykę prowadzą, bo wiedzieliby, na co mogą liczyć. Natomiast wracając jeszcze do tego pytania, no zmiana organizacji ruchu będzie konieczna, ale trzeba pamiętać o jednej rzeczy, że sama zmiana organizacji ruchu na ulicy Pastera nic nie da, ponieważ te ciężarówki przejeżdżają przez hutę, teren dawnej huty Bobrek. Tam działają cztery podmioty. Myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość... No to z nimi trzeba się dogadać. Myśmy jako Prawo i Sprawiedliwość już przed wyborami wystosowali pismo podpisane przeze mnie i przez przewodniczącego Mariusza Janasa do jednej ze spółek, która tam funkcjonuje, która jest, można powiedzieć, największym tam podmiotem, z prośbą o postawienie tam zakazu ruchu, zakazu wjazdu właściwie dla ciężarówek, które przyjeżdżają nie do tych firm czterech, które tam funkcjonują, ale przyjeżdżają sobie po prostu przez hutę, aby udać się na teren przy ulicy Pastera. No niestety ten przedsiębiorca nie zdecydował się na postawienie tego znaku traktowego, ale teraz myślę, że sytuacja się zmieniła i będzie musiał się zdecydować. Ludzie, którzy zwożą te odpady do Bytomia, łamali i łamią dziesiątki przepisów. Dlaczego mieliby podporządkować się właściwie powstrzymującym im przepisom ruchu drogowego? No bo w końcu przyszedł ktoś, kto będzie chciał z tego wyciągnąć jakieś konsekwencje. Do tej pory czynili to bezkarnie, ale ten okres, jestem przekonany, dobiegł końca. Panie przewodniczący, to jeszcze na koniec. Kiedy ukaże się raport Najwyższej Izby Kontroli po takim bardzo dogłębnym audycie finansów miasta i miejskich spółek? No mam nadzieję, że będzie to jak najszybciej. To jest jeden z warunków, jaki żeśmy postawili Platformie, czy pan prezydent, może nie tyle warunków, ale jest to jeden z takich punktów, które chcielibyśmy... O, warunków, czyli coś... Warunków już, to jest złe słowo. Już prawie była koalicja. Z warunków to jest złe słowo. Natomiast jest to pierwszy punkt, który żeśmy postawili bardzo mocno, albowiem nie wyobrażam sobie nowego rozdania, nowego otwarcia, bez pokazania tego, co działo się do tej pory, bez pokazania faktycznej sytuacji. Rozumiem, oczywiście, tak? Tak, tutaj nie ma niczego ukrywać. Wiem, że raport NIK-u dotyczący BPK-u już trafił do prezydenta miasta. Czy to pan jego fragmenty? Natomiast nie, ponieważ jeszcze on nie jest publiczny, tam jest czas na odniesienie się do tego i dopóki to nie zostanie zrobione, nie można upubliczniać tego raportu, ale jeżeli tylko zostaną te uwagi wysłane, jeżeli oczywiście jakieś będą, bo nie wiem, czy będą, no to myślę, że ten raport będzie upubliczniony. No podobno jest tak źle. Każdy inny to tylko tyle. A to o tym, że podobno jest źle, no to wiemy już od dawna. I niepodobna na pewno. Kiedy ten raport w takim razie, tak, to jest kwestia, nie wiem, tygodnia, dwóch tygodni? No to jest pytanie już do prezydenta Mariusza Wołosza. Kiedy go zobaczymy? Słyszałem coś o grudniu, ale to no, myślę, że w waszym interesie im wcześniej, tym lepiej. Im wcześniej, tym lepiej. Nie tylko NIK, nie tylko BPK, ale także Bytomski Sport, Polonia Bytom, spółdzielnia socjalna, tam gdzie ludzie nie dostają wypłat. Też jest absurd, zresztą pana redaktora tutaj zostało podniesione w jednej rozmowie z prezydentem Bartylą, że to jest kuriozalna dość sytuacja, że pracownicy spółdzielni socjalnej nie otrzymują wypłat. Nie otrzymują. Maciej Bartków, lider Prawa i Sprawiedliwości w Bytomiu, bytomski radny, był dziś naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Miłego dnia, do zobaczenia, do usłyszenia.